Dzień dobry. Witajcie w poniedziałek 22 marca. Czytam dwa fragmenty biblijne, które są na dzisiaj wyznaczone. Oto biedak zawołał, a Pan go wysłuchał i wybawił go z wszelkiego ucisku. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Za każdym razem, kiedy czytam jakiekolwiek fragmenty biblijne na temat modlitwy, to na myśl przychodzi mi postać Daniela ze Starego Testamentu, o którym czytamy, że w swoim domu, w górnym pokoju, miał okno z widokiem na Jerozolimę. I on 3 razy dziennie padał na kolana i przy tym oknie modlił się. Jak wiemy z dalszej historii, Daniel został wrzucony do lwiej jamy. Bóg go na szczęście w cudowny sposób uratował. I dzisiaj Daniel jest dla nas takim przykładem modliciela. Przykładem tego, że warto przez modlitwę budować swoją więź z Bogiem. Ale po drugie, Daniel jest też takim wypełnieniem tego dzisiejszego fragmentu, który słyszeliśmy. W tamtym momencie, w lwiej jamie, był on takim biedakiem, który zawołał do Pana, a on wybawił go z wszelkiego ucisku. Od tamtego momentu do dzisiaj wciąż aktualna jest ta sama prawda o mocy modlitwy i dzisiaj jesteśmy zachęceni do tego, by podobnie jak Daniel dalej się modlić. By mieć taki zwyczaj, no nie mamy takiego okna skierowanego w stronę Jerozolimy, ale na pewno mamy swój pokój, w którym możemy klęknąć każdego dnia i wołać do Boga. Nawet jeśli wydaje nam się czasem, że Bóg nas nie słyszy, to nie ustawajmy w naszych modlitwach. O Panie, jeśli nawet bywa, że czasami wydaje mi się, iż nie słyszysz mojego głosu, mojego lamentu, moich westchnień, moich dziękczynnych słów, to nawet wtedy nie ustaję w modlitwie do Ciebie. Nie ustaję, dopóki nie usłyszysz mojej dziękczynnej modlitwy, ponieważ wiem, że Ty, pomimo wszystko, mnie jednak słyszysz. Tak czytamy poniżej dzisiejszych fragmentów biblijnych. A ja Wam pragnę życzyć tego, żebyście nie ustawali w modlitwach i pamiętajcie też, żebyście każdego dnia w swoich modlitwach również przynosili nasz Kościół błogosławieństwo dla Niego i to, żebyśmy się rozwijali. Zostańcie z Bogiem i bądźcie dobrymi modlicielami.